Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Undec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 8. odcinku z The Sims 3, rodzina RODO. I moi drodzy, powtarzamy sobie te pół dnia, które było ostatnio, bo ja nie grałem od ostatniego czasu. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj nic nie skraszuje i że będzie wszystko super. Także Maciej, ty proszę bardzo, na krzesełku, cyk. Tutaj trzeba przebrać pieluchę jak najszybciej, zmień pieluchę. No głodny nie jest, no i bardzo dobrze. Czy Kinga już wstała? Kinga wstała i co? Nie, 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 ty pieluchy nie zmieniaj, moja droga. Tylko weź sobie resztki, weź sobie naleśniki. A, to ta skrzynka tak nam sparkluje, no dobrze. Dobrze, dobrze. Czy ty dałeś jedzenie? Aha, nie dał. Daj jeść. No i czemu zmieniasz łóżeczko, ty? Okej, widzę, że Kinga sobie wcina. Słuchajcie, dzisiaj mamy ten dzień maskarady znowu, ale zanim, to najpierw pójdziemy sobie na co? Na festiwal, bo dzisiaj jest też festiwal, z tego co ja kojarzę, tak? Dodatkowo jeszcze pisaliście w komentarzu, że te rzeczy, które są takie halloweenowe, one są ze Stora, ale ja nie wiem czy... No ja ich nie brałem, w sensie to trzeba wejść chyba na Stora i je pobrać, więc jakby... No nie zrobiłem tego. Co ty się tam już pieklisz tu? A, bo Salem ma chyba problem z kontaktami, tak? No pewnie, że ma. No to moja droga, proszę bardzo. Uczucia, przytul. Uczucia daj przysmak. Uczucia pogładź i możesz trochę się pobawić, ścigaj. O. A on też się, patrzcie, no wziął go na zabawę. Oj tak, podnosi go, dobrze. Nie, czy ja przeklikałem? Daj pozdrowienia, co to jest, czekajcie. Od ciotki Misi. Ciocia Misia wysłała pocztą specjalny prezent dla twojej pociechy. A, to było to! Dobra, tylko czy to będzie... Bo ja nigdy nie wiem, gdzie to jest. No, ale tego nie ma. Chyba, że... Czekajcie, to jest pewnie w skrzynce. Dobra, nieważne. Nie oglądaj telewizji, przestań, uspokój się. Weź pocztę i zapłać rachunki. Gdzie jest Kinga? Aha, Kinga tutaj się z Salemem zajmuje, no i dobrze. Uczucia. Może weź go jeszcze przytul potem. A możemy mu jakiś tutaj na przykład... O, wyszczotkuj go. No gdzie on idzie, no? Bebok jeden. A ona go ściga, aha! Hit. Dobra, wziąłeś to? Wszystko? No, mamy tę lalkę. Tamta gdzieś się nam zawieruszyła, nie wiem gdzie się podziała, no ale dobra, niech będzie. Więc teraz tak, mój drogi. Weź na ręce i włóż go, nie Arię, tylko Ezrę tu musimy włożyć. Do tego łóżeczka. No dawaj! O! Aria towarzystwo jej spadło. To weź ją i na przykład łaskocz. O, moja droga, ty się przebierz po pierwsze na co dzień, proszę bardzo, i ogarniemy tą maskaradę. Uroń przyjęcie. Przyjęcie. A ty czekaj, ucz mówić. Bo ona chyba straciła ten nasz cały postęp, nie? Którym, no chyba tak. O. A ja sobie w tym czasie już zapiszę, słuchajcie, będziemy zapisywać raz na jakiś czas, bo ja się boję, że potem znowu mi wszystko wywali i będziemy znowu wracać do tego samego momentu i będzie dramat. A po co? A po co? Halo Simsy, Jezu, jak długo. O. Dobra, przyjęcie domowe, nie, maskarada. Dajmy może na 19. Może kosmitki nie. Czekaj, możemy tak... Aha, nie możemy tak. No dobrze, to weźmy po kolei. Mhm. No chociaż, dobra, weźmy ją też. A ten znowu to samo, co ostatnio. Mamy prezenty jeszcze, trzeba je odebrać, słuchajcie. Dobra, moja droga. No Ezra w sumie, o. Okej, ale towarzystwo mu spada, więc weź go na ręce. No i się pobawcie, no i bardzo ładnie. Ale mamy taki chyba obiekt, czy nie? Nie mamy? Nie mamy tego? Aha, a gdzie jest Salem w ogóle? W kuwecie, dobrze, bo Jason zamknięty, coś on nie wyjdzie. Nie ma takiej opcji. Ta skrzynka dalej sparkuluje? No to dobrze, niech sobie sparkuluje, a co? Czemu mylisz kojce? Nie. Na ręce. Temu higiena spadła. A jej pęcherz. No to super. Do końca. Dawaj na toaletę ją. Szybko, niech się uczy. Powoli już. No byłoby super. Też ten ksilofon. Po co ten ksilofon? Co to? To będzie super przyjęcie. Aha, nazwa. Aha, bo musimy ten stół bufetowy ku... No podamy domowe jedzenie chyba. Chociaż mam tak mało miejsca w tym domu, że to jest szok. Zajmujesz się kotem? Przytul. Daj przysmak. Co jeszcze możemy? Wyszczotkuj go, o! Bożeś chyba go nie szczotkowała. No, aria na nocniku. O! Udało się! Dobra, czy możesz się pobawić czymś tutaj? O. Bo na to chyba nie możemy jej posadzić, nie? Nie. A ten domek dla lalek? Czekajcie. Też, to idź do domku dla lalek. Będzie lepiej dla ciebie. Będziesz miała większą frajdę z tego, bo to jest takie wielkie, ogromne. Zostaw to! O Boże, co tu się stało? Weź kąpiel. Użyj. A ty jak go już skończysz szczotkować, Kinga, to weź zadzwoń znowu, bo potrzebujemy tak, usługi. Potrzebowalibyśmy, słuchajcie, i niani, myślę, i pani sprzątającej, pokojówki. Więc tak, weźmy sobie opiekunkę do dziecka. Dobra. I zadzwoń jeszcze po usługi. Burza jest. Usługi stałe. O. To nam się przyda bardzo, słuchajcie, bo... no teoretycznie ich stać, jak nie będzie ich stać, to słuchajcie, coś tam wykombinujemy. Dobra, uczucia. Jeszcze go przytul. Przytul go jeszcze. O, idzie nasza opiekunka, dobra. Gazetę wyrzuci w sumie nasza pani sprzątająca, więc nie musimy się martwić. Czy ty się, Maciej, wykąpałeś już? Jest jaką długo w tej wannie. A to jest auto te... Ej, my to musimy zrobić po jakiś, słuchajcie, parking albo coś. Dla... W ogóle, co tak wieje? No mocno wieje. A czy, czekajcie, a czy ktoś w naszym starym domu już mieszka? W mini magazyn importowy. Nie ma nikogo, naprawdę? A tak świetnie był dom urządzony, patrzcie, no tam co stało, w ogóle coś w nim czy nie? Stasz stół! To patrzcie, no, takie wyposażenie zostało, świetnie. Dobra, ojej, wszyscy przyjechali, lodziarnia i sprzątająca i wszystko. Czy ty się ogarnąłeś się? Dobrze. Daj mu tą dłoń obwąchać. I potem weź sobie resztki, naleśniki. O Boże, ta pokojówka to co ona ma tak... Jezus, ona jest taka wyzywająca, bym powiedział. A ty co narzekasz na tą? A poga... Mhm, średnio się lubią, widzę. Aria się bawi. Ezra pęcherzyk zaraz będzie miał pełny, trzeba będzie pieluszkę zmienić. Ja bym to zapisał znowu. Tak, wiecie, dla bezpieczności. Bo to, że się wtedy wywaliły Simsy, to wiecie, no to raz na ileś. Ale jak się znowu wywalą i co? I znowu stracimy cały postęp? Nie, nie będę tego powtarzał po raz kolejny. I opiekunki, i pokojówki, i uczenie, i wszystko. No kończę to jedzenie już, kończ. O. Zostaw ją, tutaj ten domek. I ucz mówić. Niech blebla już trochę do nas powoli. Ja w ogóle chciałem iść na festiwal. Czekajcie, czy wy macie w ogóle parasolki? Macie. Tak. A gdzie jest stojak na wino? Bo wiem, że coś takiego było. Czy to nie będzie w kuchni? W blatach? Na pewno, jestem pewna, że coś takiego było. Szafka? Nie. Przeznaczenia. No według przeznaczenia, no ale to co mi to mówi, to przeznaczenie? Przechowywanie. O! W przechowywaniu. Bo wiem, że była taka półeczka na te nasze zdobycze. Pojazd? No gdzie pojazd? Dekoracje? Może to było w dekoracjach? W ogóle słuchajcie, śniło mi się, że grałem w The Sims 4. No, a tam już dawno nie byłem w czwóreczce, jak wiecie. Myślę, że jakieś ptaki wrócą. Dobra, czekajcie, gdzie to może? Rozrywka? Przyjęcie? Nie, Jezu, nie wiem, gdzie to komfort? No nie, w komforcie na pewno nie przy... Może tu? Jakąś taką małą półkę, słuchajcie. Taką szafkę bardziej. No ale gdzie ona jest? Nie, że będziemy znowu teraz szukać godziny tego. Tam jakieś wesołe prezenty świąteczne i... A, to te dwa zestawy mam ze Stora. Mam choinkę, proszę. Jest, jakby ktoś chciał. Bary? Nie, to nie będzie w barach. Dekor? To też jest dekor? No bo te winy tak stoją w tym ekwipunku, a można byłoby, słuchajcie, je postawić... Kredens, nie kredens. Na porcelanę. Na nekt. A co to jest? Takie małe. No ale to musi być tu. Na butelki, ale... Pytanie jest, czy my możemy te butelki na przykład wcisnąć tutaj, czy nie? Czekajcie, sprawdzę sobie to. Kto je ma? Nie. No to jest nektar. Jezu, nie wiem, chciałem tego szukać. Słuchajcie, nie mam do tego pojęcia. Czy ktoś z was wie? A jak wiecie, to czemu nie mówicie? Czemu wy nie mówicie? Nie słyszę was. Nie, no dobra, poczekajcie, no to musi gdzieś być. Znaczy, jest taka możliwość, że ja patrzę w ogóle w złym miejscu, tak? Ale kojarzę, że było coś takiego. To wyłącz to. To jest na książkę, no to książka tego nie będzie. No w ogródku? Gdzie w ogródku? To bardziej wiadalnie właśnie. Bary. No ale gdzie w barach? No i co? No to musi być tu. Jezu, tracę czas. Jakoś taką brązową jakby skrzyneczkę z taką jakby z takimi wnękami. Czemu to nie ma szukajki? A czekajcie, jak położymy to tu, zobaczymy, czy to zadziała. Chociaż wątpię, no ale dobra. A to? Postument. Nie, dobra. Czy możesz... Podaj nektar. Mhm. Super. Nie, na to jest na pewno półka jakaś. I to jest 100% pewności. A co to jest to? Aha. Ojeju, jeju, czarodzieju. Chyba sprzątnij mi to stąd. To na pewno gdzieś jest. Słuchajcie, 100%. A może tu? No nie. Blaty? Nie ma. Nie ma. Nie wiem. Serio, nie mam tego pojęcia. Dobra, co ty tutaj oglądasz mi? Aha, mamy płatny urlop, dobra. Idź sobie skorzystaj. Weź sobie może też kąpiel jakąś. No to widzę, że Aria jest zaopiekowana i Ezra również. Super. Maciej tutaj uczy mówić bardzo. Co to jest? Brudne otoczenie. No halo, pani pokojówka! Ej, wracamy! Tu jest jeszcze śmietnik. No co ona? Patrzcie, jaka wredna. Nie wierzę. Ucz. Czy ona się jeszcze nie znudziła? No jeszcze nie, towarzystwo, zabawa jest okej. No i dobrze. Gdzie jest? A! Jeszcze się... Dobrze, prysznic, okej. Prysznic, wanna się bierze, a nie prysznic. Bo wiecie co, chciałem w ogóle te wina, które mam, te nektary, które przywieźli z Francji, postawicie tutaj na tarasie, żeby były, bo teraz też jeszcze nie jest zagospodarowane, ale będzie. I tam saluś. A lustro, no to jest lustro, słuchaj. Takie tam lustro. O, idziesz to opróżnić, idziesz. Dobrze. No ja wiem. Ale już nie będzie brudnego otoczenia. Jejku, jak grzmi. I my w taką pogodę mamy robić Halloween i maskaradę. No, absolutnie. Zapiszę. Wybaczcie, ale wiecie. Dzisiaj jestem bardzo przezorny, żeby nie wywaliło mi tego. Także dzisiaj taki odcinek, wiecie, zapisujący. Trudno. Dobra, mamy tę partię o 18:00. No ale to co? To ty już może zacznij gotować coś, co? Podaj lunch. Podaj smażony ser, chodź. O Boże, ja już... Co? On już nie ma energii? Naprawdę? Dobra, już skończ uczyć mówić, tylko chodź kawę sobie wypijesz. A tu już goście przyszli? Ojej. No to mamy problem. Nie możemy wszystkich nas powitać? Chodź. Co to w ogóle jest? Jeffrey. Dobra. Powitałeś? Tu ktoś biegnie. Ale może do środka zaproś? Do środka, dawaj. Już zrobił... Co to jest? No odłóż to. O, może być. Już, chodź, cichutko. Ktoś tu jeszcze czeka? Dobra, to teraz Maciej. Proszę cię, weź sobie... Co ty pijesz? Nie, musimy mieć dużo kofeiny. Dawaj. A gdzie jest tamta, że miała być w środku? I nie poszliśmy na ten festiwal w końcu, no bo pada, no to wiecie, bez sensu też. Ej, ale nie ma... Dobra, przebierz się w kostium, no. O! Świetnie! A ta już jest! Poncz? Jaki poncz? Skąd mam wziąć poncz? Podaj sushi. A ty witaj. A, sami włażą, okej. Ej, a skąd się bierze poncz? Czekajcie. Jakieś zdjęcie poza domem? Nie, to nie jest poza domem, to jest w domu akurat, no ale... Czekajcie. No musi gdzieś być. Jakaś maszyna do ponczu albo coś? A nie, to było takie... Pamiętam, to była taka fontanienka jakby. No tylko teraz to skąd to wziąć znowu? Nie no, słuchajcie, się nie daje na imprezy simowe, naprawdę. Przysięgam. To nie jest dekoracja, tylko to jest coś użytecznego, więc jakby halo. Alarmy, szafki, małe urządzenia, śmietniki, lodówki, blaty, no nie! To jest rozrywka. O, czekajcie, mamy to. O. Gdzie to w ogóle stoi? Takie rzeczy stoją. Dajcie spokój. To jest ta maszyna do rożków. Karaoke to może nie bardzo. Ale to jest tylko tyle? Tu jest ten bufet. No ale halo. A tu kula odpowiedzi. Wiecie co? No ja po prostu hit. Czemu tu jest maszyna do lodów, a nie mam maszyny do ponczu? A może poncz nie... Może mi czegoś... Jezu, nie wiem. Hit. O, ważne, że Maciej robi sushi. Ta tu jakaś... O Jezu, tu się dzieje. Co ty robisz? A co ty... Co to jest? Surówka? No to hit. Czy ty wypiłeś tą kawę? Nie wypił tej kawy! Dawaj, pij to, bo ty za chwilę padniesz. A gdzie jest Salem? Boże, co ona tu robi? Co robi nasze dziecko w tym miejscu? Gdzie jest w ogóle niania? Nie wierzę. Czy tobie też coś pomoże ta kawa? Nie? Jak to nie? Ci tutaj tańczą, ojej. Co to się tu, co to jest? Hit. Nie no, ale z naszej sypialni to proszę wyjść, halo, skit. Bez przesady. Aha, no ta w ogóle mała tu biega. Gdzie jest nasza opiekunka? Halo! Ci tutaj tańczą. Gdzie ty jesteś? Tutaj tańczą, a okej. Ktoś ci dzwoni. Zbił telefon w ogóle. No hit! Impreza rewelacyjna. Kto dzwoni? Dobra, gdzie jest Aria? Aha, poszła spać, ona jest głodna. Jezu, co to za muza? Co tu się dzieje w ogóle? Możemy zmniejszyć głośność? Nie, ja nie wiem, co się w ogóle dzieje. A tu jeszcze, Jezu! Tu coś śpiewa, nie wiem, co tu śpiewa. Jesus! Ta tańczy tutaj w ogóle, nie? Zostaw to. Nie, on musi iść spać, dramat. Nie, aha, on jest pobudzony, nie może pójść spać. Hit! Ta kawa tak działa? No i dobrze. Aha, a niania w ogóle się bawi z nami? Nie, no złoto! Trzeba ją wziąć na ręce. Jezu, wszystko tu gra! Ja nic nie słyszę już. Czy jakieś dzikie wiksy mi się robią? O. Dawaj do jadaka ją, szybko. Jezus, ja nie słyszę nic, co ja spróbuję. No i to jest impreza, słuchajcie, a w The Sims 4? Dajcie, dramat. Daj jedzenie. No daj jej żarcie. O. A ten co w ogóle? Nasze dziecko maca. Bo niech ona szybko zje. Pogawędkę, jest on śpiący. Drama, za chwilę padnie. Cały dom huczy. Aż nie możemy iść spać, dobra. Dobra, już nie jest, już wystarczy, Podnieś. A ty sobie zjedz sushi. Weź, jedz. Jezus. Papa, pa, kosmito, papa. O nie, już za późno. Za późno, nie sadzaj jej! Jezu, wszystko mi dudni! Nie wytrzymam. Weź tę pieluchę, zmień. I do łóżka, proszę bardzo. Jezus, śpi. Co za impreza tej? No jest wystarczy, no to już wystarczy imprezy, tak? Halo. No już, dobranoc, czusowy derzein. Pa, super czas, super impreza. Czy ty zjadłaś? Wyłącz to i wyłącz to, wystarczy. Teraz zgarniasz napiwek, ok. Aria do spania, co ty tu jeszcze robisz? Dobra, gdzie ty jesteś, Kinga? A tu, w tym swoim pięknym kapelutku. Dobrze, użyj. Ależ wspaniałe przyjęcie, to była świetna zabawa. Cieszę się. O, wszyscy już czus. Hit. Mamy dużo jedzenia. Jezu, ile resztek w ogóle zostało? Sushi zostało, co? Kto zostawia sushi? Nie. Co to w ogóle jest? Kawa. A możemy tą kawę do lodówki? Chyba nie. Dobra. Kinga do spanka. Aha, ten w ogóle chce siku. Idź już tu. Śpij. Świetna impreza, niczego nie zdemolowali i jest to najważniejsze. Czy to już wszyscy śpią? Śpią. Nie? Ezra nie śpi, widzę. No, będzie pewnie pakał. Dobra, ale moi drodzy, my kończymy. Także lowki, kiski, besoski. Dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i słyszymy się niedługo w kolejnym. Także rozkręcała się coraz bardziej i okazało się fantastyczna. Kinga Von naprawdę umiał użyć to przyjęcie. To pewne, widzicie? Trzymajcie się, buzi, cześć. Pa, pa!